Hej dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco, super, że jesteście. Dzisiaj o zaskórnikach i to nie będzie taki filmik, w którym bardzo kompleksowo będę omawiać, co należy zrobić, żeby pozbyć się zaskórników, jakich dokładnie kosmetyków używać i tak dalej, ponieważ ja przez lata na blogu tworzyłam takie bardzo dokładne plany postępowania, rozpiski pielęgnacji i wszystko znajdziecie tutaj na dole w opisie. Tam jest bardzo dużo postów, ten blog był przez bardzo długi czas znany głównie z postów o zaskórnikach i tam jest mnóstwo takich patentów, począwszy od takich bardzo naturalnych rozwiązań, jeśli kierujecie się bardziej w taką naturalną pielęgnację. Jest wszystko dla osób, które są mniej doświadczone z kwasami, jest dużo rzeczy dla osób, które już takie doświadczenie mają i też nie wszystko na nie działa, lub jeśli próbowałyście bardzo wiele rzeczy i nie do końca jesteście zadowolone z rezultatu, też polecam tam zerknąć. Wszystkie kosmetyki są wypisane, różne, tak jak mówiłam, plany pielęgnacji tam znajdziecie, więc myślę, że jeśli jesteście zupełnie zielone w temacie albo może czujecie się trochę zagubione, to poczytajcie najpierw te posty na blogu. Natomiast tutaj chciałam jakby pokazać Wam, zaproponować parę takich trików, które usprawnią Waszą pielęgnację, jaka by ona już nie była i które sprawią, że ona będzie po prostu bardziej skuteczna. Ponieważ jeśli chodzi o zaskórniki, to takie bardzo kompleksowe działanie często jest bardzo ważne i takie małe szczegóły często naprawdę czynią dużą różnicę i pomagają. Pierwszy taki trik to jest dodatkowe zgłuszczanie manualne przy pielęgnacji kwasami. I taka sprawa, o której dużo się jakby mówiło, to jest to, że kiedy korzystamy z pomocy kwasów, nasza skóra jest uwrażliwiona, to oczywiście jakby unikamy takiego manualnego dodatkowego zgłuszczania w postaci ciężkich peelingów, takich bardzo drapiących itd. Ale jeśli nasza skóra, na przykład w obrębie strefy T, powiedzmy czoła, nosa, brody, zaczyna się w efekcie tego działania kwasów zgłuszczać i my możemy obserwować to zgłuszczanie jakby w większym lub mniejszym stopniu, zależy od tego, jaką moc mają nasze kwasy, jaka jest nasza skóra, jak często je stosujemy i tak dalej. Tutaj mnóstwo czynników ma znaczenie. I niestety często dzieje się wtedy tak, że jeśli nasz naskórek się zgłuszcza i nie jest jakby w taki delikatny sposób na bieżąco usuwany, to może dojść do zaczerpowania naszych dwóch czołów. I niestety kończy się to takim tak zwanym wysypem po kwasach, czyli nie dość, że nasze zaskórniki nie znikają, to stan naszej skóry diametralnie się pogarsza, to zamienia się często albo w stan zapalny, albo tych zaskórników pojawia się więcej. Różne niefajne rzeczy się zdarzają. Dlatego moim zdaniem bardzo, bardzo ważne jest właśnie usuwanie tego martwego naskórka, zgłuszczonego naskórka, ale w taki jak najdelikatniejszy sposób i taki bardzo łagodny dla skóry. Oczywiście to zależy wszystko od stopnia uwrażliwienia. Tutaj oczywiście Wy najlepiej znacie swoją skórę i tak naprawdę Wy możecie najlepiej ocenić stopień uwrażliwienia, ale często bywa tak, że na przykład na nosie w strefie T ogólnie to uwrażliwienie nie jest aż tak bardzo wysokie i możemy sobie spokojnie pozwolić na takie dodatkowe usunięcie manualne tego głuszczącego się naskórka i dopiero wtedy tak naprawdę często widzimy efekty działania kwasów, a przynajmniej jesteśmy w stanie uniknąć też tych takich niefajnych jakby skutków ubocznych. I ja bardzo polecam do tego wykonanie takiego delikatnego masażu czymś, co jest po prostu albo taką silikonową myjką z wypustkami, tak jak tutaj widzicie. To może być taka zwykła rzecz, to może być Wasza myjka, jeśli taką dysponujecie, taką jak tu. To nie musi być nic drogiego. Ważne jest to, żeby po prostu te silikonowe elementy były delikatne i one są naprawdę delikatne dla naszej skóry, to nie jest nic drapiącego, co mocno tą skórę dodatkowo podrażni. To jest bardzo fajne. Natomiast jeśli zależy Wam na troszeczkę mocniejszym, ale nadal delikatnym działaniu, bardzo, bardzo fajną opcją i takim małym trikiem jest stosowanie szczoteczki do zębów, ale uwaga, to nie może być zwykła szczoteczka. Do tego nadają się tylko szczoteczki Curaprox i to są te najbardziej miękkie wersje Ultra Soft, które są, nie wiem czy to widzicie tutaj teraz, bardzo mięciutkie i są też bardzo, bardzo gęste. Z pomocą tej szczoteczki możemy delikatnie wymasować sobie to miejsce, które chcemy złuszczyć, na przykład na olejku albo na jakiejś emulsji do mycia twarzy. Tutaj też musimy mieć taką warstwę, wiecie, bufer. Nie robimy tego na sucho, ani nic w tym stylu. Natomiast moim zdaniem takie jakby silikonowe myjki są najfajniejsze. To może być też ściereczka z mikrofibry, jeśli chcecie coś takiego naprawdę delikatnego. I to jest pierwszy trik, który jest moim zdaniem bardzo ważny i o tym też należy pamiętać. Oczywiście są takie kwasy, są takie jakby kremy w niskich stężeniach, przy których w ogóle tego uszczelniania nie musicie zauważać. Natomiast
Natomiast jeśli jesteście bardziej zaprawione z tematem i musicie stosować coś mocniejszego, bo słabe rzeczy nie dają u Was rezultatów, no to faktycznie o tym kroku trzeba moim zdaniem pamiętać. Następnym trikiem jest różna pielęgnacja dla różnych partii twarzy. To jest coś, co sprawdza się jak złoto w przypadku cery mieszanej, kiedy na przykład nasza strefa T bardzo się przetłuszcza, natomiast policzki, okolice pod oczami albo jakieś inne partie twarzy tutaj łatwo się przesuszają, odwadniają, są bardzo wrażliwe i ogólnie sprawiają nam problemy. Przy takiej pielęgnacji, która jest bardziej dostosowana do naszej strefy T, ponieważ powiedzmy chcemy usunąć te skórniki. Jeśli mamy do czynienia z tłustą skórą, to tutaj sprawa często nie jest aż tak bardzo skomplikowana, natomiast wiem, że posiadaczki skóry mieszanej bardzo często podnoszą to jako kwestię problematyczną i faktycznie to potrafi być dość upierdliwa sprawa. I warto przełączyć sobie trochę myślenie w ten sposób, że naprawdę nie musimy stosować danych kosmetyków na całą twarz i możemy podzielić sobie trochę te kosmetyki na takie, które będziemy stosować na przykład tylko w miejscu ze skórnikami, na takie, które będziemy stosować w miejscach, które łatwiej się przesuszają i wymagają dodatkowego nawilżenia. A produkty do mycia na przykład wybieramy jako takie, które będą najbardziej neutralne dla obu stref. Ja jestem ogólnie fanką mycia twarzy delikatnymi emulsjami i wydaje mi się, że to jest też coś, co jest bardzo kluczowe w przypadku takich cer wrażliwych, właśnie cer mieszanych, dodatkowo jeśli stosujemy pielęgnację kwasami. Natomiast kiedy widzimy, że na przykład nasze policzki są właśnie wrażliwe i naprawdę, powiedzmy, źle reagują na produkty z kwasami, które aplikujemy na całą twarz, żeby pozbyć się na przykład ze skórników z nosa, to spokojnie możemy się ograniczyć do tego, że produkt z kwasem stosujemy na nasze problematyczne miejsce, a resztę skóry zostawiamy totalnie w spokoju. Tak samo, że to samo dotyczy produktów nawilżających. Jeśli reszta naszej skóry wymaga jakiegoś bardziej solidnego nawilżenia albo jakiegoś powlekania, to naprawdę często nie musimy aplikować tego produktu w strefie T. Zwykle bardzo dużo mówi się o tym, że takiej przetłuszczającej się skóry czy też przetłuszczających stref nie należy wysuszać i że nawilżanie jest tutaj bardzo, bardzo ważne. I tak, nawilżanie jest bardzo ważne, ale to wysuszanie tak naprawdę najczęściej odbywa się w trakcie mycia, jeśli my używamy bardzo mocnych, agresywnych detergentów, które są często jakieś żele do mycia twarzy, dedykowanych do skóry problematycznej itd. Natomiast jeśli ominiemy ten krok i będziemy używać delikatnych emulsji, to często zobaczymy, że nasza strefa T jakoś dobrze radzi sobie sama albo niekoniecznie produkuje więcej sebum w efekcie tego mycia. Często zdarza się tak, że jeśli myjemy skórę zbyt intensywnie, jeśli używamy mocnych detergentów, to ona potem musi nadrobić za to, co jakby jej zabrałyśmy i produkuje trochę więcej tego sebum. Przy delikatnych emulsjach do mycia twarzy tak się nie dzieje, więc często to potem nie ma jakby de facto takiej konieczności dodatkowego, mocnego nawilżania. Ale wiecie, najważniejsze w tym jest to, żebyście po prostu na bieżąco obserwowały Waszą skórę. Jednego dnia możecie zobaczyć, że ta skóra potrzebuje faktycznie w tych miejscach dodatkowego nawilżenia, w innych dniach nie. Bardzo dużo dziewczyny zależy od hormonów i od dnia cyklu. Myślę, że bardzo wiele z Was też pewnie widzi takie zmiany na swojej twarzy. I ogólnie pielęgnacja, która jest dobrana troszeczkę jakby też pod te zmiany w trakcie miesiąca, nie jest wcale głupim pomysłem. Bywają takie dni, kiedy nie musimy ze swoją skórą robić zupełnie nic i ona wygląda dobrze. Natomiast często właśnie przed miesiączką dzieje się tak, że ten stan skóry bardzo się pogarsza. Sposoby na to też są, więc będę mogła je Wam kiedyś zdradzić, jeśli chcecie taki filmik. Natomiast, tak jak mówiłam, warto obserwować swoją skórę, to Wy wiecie najlepiej, co u niej, co w jej wypadku najlepiej się sprawdza. Wy widzicie te zmiany z dnia na dzień i jesteście w stanie ocenić, co Wasza skóra potrzebuje. Więc nie dość, że możemy stosować różne kosmetyki w różnych miejscach twarzy, możemy stosować różne kosmetyki w różnych momentach miesiąca, możemy tym zupełnie żonglować. Naprawdę nie warto się trzymać takich jakby utartych schematów, jeśli chodzi o pielęgnację. Często trochę odejście od tego bardzo, bardzo pomaga. Więc jeśli macie skórę wrażliwą, mieszaną i decydujecie się na jakieś kwasy, nie wiem, ja osobiście, jeśli chodzi o skórniki, bardzo lubię kwas glikolowy, ale to jest taka opcja głównie na jesień i zimę, niekoniecznie dla osób początkujących, chociaż na przykład ten tonik z The Ordinary, który tutaj mam, jest całkiem fajny, natomiast dla tych dziewczyn, które są już troszeczkę bardziej zaprawione w bojach, bardzo polecam też Glico A, kremy z kwasem glikolowym. To jest coś dla osób, które
mają większe problemy ze skórnikami. Całkiem fajny jest też ten peeling z The Ordinary, na pewno go kojarzycie. To jest ten 15-minutowy peeling. Coś dla osób, które jakby chcą stosować jakiś element złuszczający dodatkowo, na przykład 2 razy w tygodniu. To jest też naprawdę bardzo fajna opcja i bardzo skuteczna. Ale o tym wszystkim też pisałam na blogu i pokazywałam wszystkie te produkty z kwasami, więc po prostu zerknijcie sobie w opis. Kolejna rzecz, taka bardzo ciekawa i to jest też coś, o co często pytacie. Czy wykonywanie manualnego oczyszczenia u kosmetyczki ma sens, jeśli borykamy się ze skórnikami? I bardzo wiele osób pisze o tym, i to jest oczywiście najzupełniej normalne zjawisko, że odwiedziło kosmetyczkę, wykonało takie manualne oczyszczenie, ale to nic nie dało i ze skórniki wróciły. I faktycznie tak się dzieje w momencie, kiedy nie mamy dobrze ustawionej złuszczającej pielęgnacji z tym elementem złuszczającym, regulującym, czyli kwasem. I moim zdaniem, jeśli mamy dość duży problem ze skórnikami, to znaczy one są bardzo głębokie i jeśli jest ich bardzo dużo, to takie oczyszczenie manualne w trakcie tej naszej kuracji warto wykonać. Głównie ze względu na to, że to trochę przyspieszy ten proces i będziemy mogły jakby pozbyć się doraźnie tego problemu, nad którym będziemy pracować też długofalowo. Bo jeśli nie miałybyśmy tej naszej pielęgnacji, nie miałybyśmy tego elementu złuszczającego, jakiejś rzeczy z kwasem i tak dalej, nie wiem, nie zmieniałybyśmy diety, wiecie, to najprawdopodobniej faktycznie, i to wszyscy wiedzą, samo oczyszczenie manualne nie jest niestety tak skuteczne. Natomiast jeśli wszystko jest dopięte i po prostu chcemy mieć trochę spokojną głowę lub chcemy ten efekt zobaczyć szybciej, to można takie oczyszczenie manualne wykonać, no z tym, że ja faktycznie polecam znaleźć jakąś osobę, która jest w tym dobra. Od tego się już jakby z zagranicą, mam wrażenie, trochę odchodzi. Jeśli nie chcemy wykonywać takiego zabiegu u kogoś i zależy nam, powiedzmy, na takim mniej inwazyjnym oczyszczeniu, to możemy eksperymentować z tymi maseczkami, które po prostu jakby przyklejają się do naszych zaskórników i przy ściąganiu, przy zrywaniu również w jakimś stopniu je wyciągają. Natomiast kluczem do powodzenia przy stosowaniu tego rodzaju produktów jest to, że musimy tą skórę na początku bardzo dobrze złuszczyć, troszkę to wszystko zmiękczyć, tak żeby ta maseczka mogła się przykleić naprawdę jakby do naszego zaskórnika, a nie do tej warstwy martwego naskórka, który jakby je przykrywa. Skuteczność tego rodzaju produktu to jest bardzo indywidualna sprawa, ale wydaje mi się, że warto próbować, jeśli stan naszej skóry jakoś doraźnie nas męczy, połączenie takiego manualnego usuwania albo za pomocą zabiegu, albo za pomocą maseczek, które są mniej inwazyjne, z naszą pielęgnacją z kwasami na pewno da jakieś dobre rezultaty, więc warto się tym bawić. Kolejna taka bardzo, bardzo ważna rzecz, o której się zupełnie nie mówi, kiedy mówimy o problemie ze skórnikami, to dieta. I wydaje mi się, że takie przekonanie, że dieta nie ma wpływu na stan skóry zupełnie, już u nas zanika. Pojawiło się całkiem dużo jakichś takich książek na ten temat ostatnio na naszym rynku. I nie wiem, być może jest tak po prostu dlatego, że nie lubimy odmawiać sobie rzeczy, które niestety na naszą skórę i na nasz organizm cały nie wpływają najlepiej. Skóra to jest największy organ naszego ciała i oprócz tego, że jest barierą dla nas przed światem zewnętrznym, to w pewnym sensie też sprawuje taką funkcję eliminującą, eliminujemy przez pot i tak dalej. I w związku z tym często, jeśli mamy duże problemy ze skórą, to jest to jakby znak tego, że coś w naszym organizmie ogólnie jest nie tak. I ja nie mogę powiedzieć Wam, co powinniście jeść lub nie, ale gdybym ja sama miała problemy ze skórnikami, wiem, co by mi pomogło, bo wiem ogólnie, co mi pomagało, kiedy miałam problemy z trądzikiem jaki sposób jedzenia był dla mnie tutaj najlepszy, ale każdy jest trochę inny i podobno różnym ludziom służą różne rzeczy, więc jeśli ktoś ma jakieś super ścisłe przekonania na ten temat, to ja oczywiście do niczego nie namawiam, ale ja na pewno odstawiłabym nabiał, ponieważ w moim wypadku nabiał to była ta rzecz, która w najgorszy sposób wpływała na skórę i w tym momencie, jeśli jadłabym nabiał i ogólnie te rzeczy, które mi nie służą, w trakcie 2 tygodni mogłabym się nabawić naprawdę solidnego trądziku. Robiłam już takie eksperymenty, robiłam jakiś taki sojowy eksperyment, kiedy jadłam dużo soi, która też dla mnie nie była najlepsza i efekty tego też możecie sobie zobaczyć na blogu, więc w opisie też podam Wam do tego link. Nabiał to jest na pewno taka rzecz, którą bym odstawiła. Uważałabym bardzo i właściwie odstawiłabym wszelkie rzeczy, które są smażone z minimalnym
zminimalizowałabym generalnie też ilość produktów zwierzęcych i ogólnie jeśli chciałabym odstawić nabiał, to musiałabym odstawić naprawdę wszystkie rzeczy, które go zawierają, więc nie tylko odstawiłabym sery, picie mleka i tak dalej, których i tak teraz nie spożywam, ale uważałabym na te wszystkie rzeczy, w których nabiał jest jakby ukryty, to też jest bardzo, bardzo kluczowe. Na pewno uważałabym na to, żeby zwiększyć ilość omega-3 względem omega-6. Jeśli chodzi o tłuszcze, które bym spożywała, jako powiedzmy z takich osobnych źródeł, to na pewno wybrałabym chia, wybrałabym olej lniany, awokado, wiecie, te takie bardziej powszechnie słusznie uważane za zdrowsze źródła tłuszczów. Co jeszcze? Na pewno jakby ułożyłabym moją dietę w ten sposób, żeby jak najwięcej rzeczy sezonowych pojawiało się w niej w danych momentach roku. I na pewno ułożyłabym ją też w oparciu o dużą ilość warzyw i owoców. Ja o efektach diety i o tym, jak ona wpływa w moim przypadku na moją cenę na blogu pisałam naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc jeśli jeszcze tego nie widziałyście, to polecam, żebyście się z tym zaznajomiły. Wrzucałam też na bloga takie piękne przemiany ludzi, którzy mieli ogromne problemy z egzemą, naprawdę ogromne, które zostały rozwiązane właśnie dzięki prawidłowej diecie, więc jeśli nie widziałyście, a może macie znajomego albo kogoś w rodzinie, kto boryka się z tym problemem, to też warto na to zerknąć. Tak sobie myślę, że to już chyba wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja postaram się Wam odpowiadać na bieżąco tutaj, albo na blogu, gdzie wolicie. Jeśli macie jakieś zaskórnikowe problemy, to nie krępujcie się. Natomiast jeśli macie już produkty albo sposoby, które Wam pomogły, to dzielcie się z innymi widzkami i czytelniczkami, bo to naprawdę wszystkim bardzo, bardzo pomaga. I też jeśli będziecie oglądać posty na blogu i czytać, to polecam, czytajcie też komentarze, bo tam jest ogromna baza wiedzy, takiej właśnie zebranej dzięki Wam i ogromna baza tych rzeczy albo jakichś takich systemów pielęgnacyjnych, które pomogły innym dziewczynom. Dzięki Wam ślicznie za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli dacie kciuki w górę. Piszcie, o czym jeszcze chciałybyście zobaczyć filmiki. No i to już ode mnie na pewno wszystko tym razem, więc buziaczki i do zobaczenia.